Jesteśmy w Wielkopolsce, w miejscowości Karmin, gdzie prowadzimy zbiór kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią John Deere serii 9500, która wyposażona jest w czujnik Harvest Lab 3000. Sieczkarnia John Deere 9500 wyposażona jest w silnik o pojemności 18 litrów, o mocy maksymalnej 765 koni. Sieczkarnia pracuje z 10-rzędowym przyrządem 475+. Czujnik Harvest Lab wykorzystuje technologię spektroskopii bliskiej podczerwieni NIR, dzięki czemu w czasie rzeczywistym analizowany jest skład zbieranego przez sieczkarnię materiału. W kukurydzy analizowana jest zawartość suchej masy, skrobi, białka, kwaśnych i neutralnych włókien detergentowych i popiołu. Taka wiedza jest istotna z punktu widzenia żywienia bydła mlecznego i opasowego. Czujnik zamontowany jest na rurze wyrzutowej sieczkarni i wykonuje 4000 punktów pomiarowych na sekundę. Dzięki temu uzyskujemy informacje na temat naszego plonu, zanim trafi on do silosu. Zastosowanie czujnika Harvest Lab pozwala wykorzystać funkcję AutoLock, gdzie długość cięcia regulowana jest w zależności od wilgotności materiału. Pozwala to na uzyskanie najlepszej jakości kiszonki, najlepszego ubicia i fermentacji. Dokumentacja ze zbioru przesyłana jest przez system telematyczny JD Link do aplikacji John Deere Operation Center. Dzięki narzędziu Operation Center możemy zarządzać naszą flotą, dokumentować zabiegi wykonane na polu, a także analizować i porównywać dane ze zbioru. System AutoTrack RowSense umożliwia automatyczne prowadzenie sieczkarni podczas zbioru kukurydzy. Sieczkarnia jest prowadzona poprzez czujnik, który wykrywa łodygi kukurydzy. AutoTrack RowSense daje możliwość korzystania z automatycznego prowadzenia w kukurydzy wysianej bez użycia układu prowadzenia. Kolejnymi korzyściami uzyskiwanymi przy użyciu AutoTrack RowSense to możliwość utrzymania optymalnej prędkości jazdy, mniejsze obciążenie operatora, a także zwiększenie wydajności nawet w trudnych warunkach. Czujnik Harvest Lab można wykorzystać również stacjonarnie do badania kiszonki, a także w pracy z wozem asenizacyjnym w celu monitorowania aplikowanej gnojowicy oraz w kombajnach zbożowych serii S i T do analizy składu ziarna.